Cześć moi drodzy, jak wiecie, czasami kupuję i naprawiam jakiś sprzęt, uszkodzony sprzęt i kupuję go z dziwnych miejsc, z grup na Facebooku, z Marketplace'u, z OLX'a, z Allegro, ale jeszcze nigdy nie przyszło mi kupować czegoś od Mirka z Wykopu. No i właśnie tak się stało, że kupiłem dwa uszkodzone MacBooki od człowieka z Wykopu i ta paczka przyszła do mnie. Są tutaj dwa MacBooki z 2015 roku i z 2014 roku. Jeden się nie włącza, drugi podobno nie działa tam trackpad i klawiatura. Zobaczymy sobie, czy to był dobry zakup, czy to był zły zakup, czy może w środku jest jakaś totalna rozsypka i to były pieniądze wyrzucone w błoto. Zaczynamy. MacBooki przyszły zapakowane właśnie tak. Po prostu w karton. Nic więcej tutaj nie było. Karton od MacBooka Pro, chyba tego najnowszego MacBooka Pro na M1. I co? Wewnątrz dwa sprzęty. Serio, to było tak spakowane. Jeden MacBook, drugi MacBook i w sumie tyle. Więc MacBooki są, zgadzają się. Są dwa, ja gdzieś sobie je opisałem, że jeden nie startuje, bo prawdopodobnie płyta jest uszkodzona. Drugi ma problem z klawiaturą, więc weźmiemy sobie ten z płytą. Jest to MacBook podobno z 2014 roku, oznaczenia A1502. I co? No jest trochę brudny. Ale powiedzmy jego stan wizualny nie jest tragiczny, jak na sprzęt z takich czasów to jakoś to wygląda. Nie jest to zbytnio połamane, poobijane. Brakuje trochę wkrętów. Zobaczmy zatem, jak to wygląda. Odkręcę klapę. Zobaczymy, co tam za dramat nas spotka. Jako takiego dramatu to tutaj nie ma. Dostałem wcześniej zdjęcie, że tutaj jest jakiś spalony element. Widzicie? Taki tam rezystor czy coś takiego. I faktycznie to się zgadza, więc rozmowa była o tym sprzęcie. Pierwotnie to miało trafić do mnie na naprawę. Finalnie jest to tutaj dostarczone jako sprzęt, który sobie kupiłem. I będę próbował coś z tym zrobić. Mam przewód do zasilania. Jako że spodziewam się uszkodzonej płyty, najpierw odepnę akumulator, podłączymy MagSafe i odpalamy zasilanie i zobaczymy, co się stanie. Dość duży prąd pobiera już na początek. Jeszcze zobaczę, czy nic tutaj źle nie ustawiłem. Nie. 300 mili pobiera taka płyta. To jest dość duży prąd. I nie świeci się lampka. Coś tu się, powiedzmy, smaży, a nie wiedzieć do końca co. Ja już tutaj zwróciłem uwagę na to, że w tym miejscu coś dziwnego się działo. W sensie brakuje tutaj jakichś elementów. Jeżeli coś przy procu się działo, to może być lipa. I tak naprawdę spodziewam się ubitego procesora. Mogłoby tutaj być coś jeszcze, ale mówię, że tutaj brakuje jakichś elementów. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jakby coś tutaj się działo. Na jednym z tych rezystorów pomiarowych jest takie, w sumie na obu są takie dziwne opalenia, jakby ktoś tu coś przykładał. Nie wiem, jaka jest historia tego sprzętu, ale ogólnie wygląda to nieciekawie. Wygląda to tak, jakby ktoś chciał tu przyłożyć jakieś napięcie. I niewykluczone, że jest uszkodzone zasilanie procesora. Spróbujmy sobie zmierzyć rezystancję. Tu jest całkiem ok. Tu jest też całkiem ok. No właśnie, a tu mamy lipę. Zobaczcie. W zasadzie to jest zwarcie do masy. Czyli coś tu na pewno z procesorem będzie. Przynajmniej zwykle to jest coś z procesorem. Można jeszcze wykonać taki szybki test. Zasilmy tą płytę. Termowizja i zobaczymy, czy coś się zagrzeje. Ok, mam termowizję. I zobaczmy sobie, co się dzieje w takiej konfiguracji, kiedy po prostu podłączymy prąd do płyty głównej. O, czyli tutaj się odkłada cały prąd.
zwarcia. Nic innego póki co nie widać, żeby się zbytnio grzało. Tylko jakieś artefakty, odbłyski od światła. No nic szczególnego tak naprawdę nie widać. Trzeba zrobić próbę zwarciową. Na termowizji nie było nic szczególnego widać, gdzie dalej coś się dzieje. Wlutuje się do zasilania tutaj w miejscu, gdzie była niska rezystancja i zobaczymy, co zaświeci. Przylutowałem się w trochę inne miejsce, mianowicie przylutowałem się do zasilania pamięci RAM. To jest cewka od zasilania pamięci RAM, to jest cewka od zasilania procesora. Na procesorze jest około 1 V, na pamięci RAM bodajże 1,3 V. Podamy tutaj tak czy siak około 1 V i zobaczymy, co będzie się grzało. Czyli podejrzewam, że jeżeli zwarcie jest w tym i tym miejscu, uszkodzony jest procesor i kontroler jakby RAMu jest uszkodzony, czyli połowa procesora tak naprawdę. I z tego powodu nam zaświecą prawdopodobnie obie rzeczy. Sprzęt mamy przygotowany, zasilanie jest podłączone, plus do zasilania cewki, do zasilania RAMu, minus do płyty głównej, termowizja. Mamy ograniczenie do 2 A zarzucone. Na razie się nic nie świeci, nie włączyłem jeszcze prądu, to są tylko odbicia. O. Wszystkie świecą się. Z doświadczenia wiem, że to nie RAM jest uszkodzony, tylko właśnie procesor. Jeszcze raz wam to pokażę. Widzicie, jak się ładnie świecą? Taka S-ka się zrobiła, albo piątka. No, praktycznie coś takiego idzie. Takie zachowanie to niestety źle wróży. Zwykle jest uszkodzony procesor. I niestety najprawdopodobniej tak właśnie tutaj jest, bo zarówno na zasilaniu od RAMu, jak i zasilaniu od części procesora jest niska rezystancja, czyli po prostu zwarcie do masy. Płyta szrot, chociaż nie jest tragicznie, bo mam płytę główną, więc jakby z tą płytą nic nie będę walczył, po prostu założę płytę, która no niestety ma trochę mniej RAMu, bo to jest 8-gigowa wersja, ja tu mam 4-gigową wersję, ale jest, działa i sprzęt będzie sprawny. To montujemy tą płytę główną i zobaczymy, czy reszta działa, bo może być uszkodzona jeszcze matryca, klawiatura, bateria, trackpad i tak dalej. To może być jakiś krab. Zamontuję tą płytę główną i zobaczymy, jaki efekt będzie. Sprawna płyta główna. Płyta zmontowana, podłączam napięcie i zobaczymy, jaki efekt będzie. Żadnego efektu nie ma. Co tu jest grane? Nie działa. Dysk mam sprawny, płytę mam na pewno sprawną.
Więc trzeba by po kolei podłączać różne rzeczy i zobaczyć, co tutaj nie działa. Zacznę od klawiatury, bo to często powoduje jakiś tam problem. I zobaczymy teraz. O, jest reakcja. Pobiera prąd. OK, coś się dzieje. O, był gong nawet. Dobra, podłączę. W sensie nie będę podłączał baterii, tylko założę sobie klapę, żeby można było to przestawić do góry nogami. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podłączam prąd. A, z tej strony. Pobiera 1 amper. Jest gong. Będzie obraz. Na razie nic. Jest jabłko. Mamy jabłko, system startuje. No bez klawiatury i bez baterii sprzęt jest w trybie awaryjnym, więc chodzi na obniżonym taktowaniu. Przez to to wszystko trwa długo. Ale jest progress bar, jest jabłko. Zobaczymy, czy ten obraz się pojawi, czy ta matryca będzie ok, bo jeżeli jeszcze matryca będzie walnięta, to interes będzie taki se. Ok, mamy obraz i wygląda na to, że jest niezły. Podłączę klawiaturę na USB. Trackpad. Trackpad działa. Dobra, to już jest coś. Trackpad jest osobno podłączany. No, będzie mulił teraz dość mocno. To, co jeszcze tutaj trzeba by sprawdzić, to Wi-Fi. Wi-Fi działa. Strasznie zamulony jest. Wi-Fi jest. To jest nasz dysk. To system jest od razu, w sensie zalogowany do Wi-Fi, więc to się zgadza. To nie to, że coś tam. Po prostu dysk, jak wystartuje, to pamięta wszystkie rzeczy. Kamerka FaceTime. W matrycy bardzo często potrafi być uszkodzona ta kamera. Brak kamery. Czyli jeszcze kamera jest walnięta. No to interes taki se, szczerze mówiąc. Chyba, że ja tam jeszcze coś źle podłączyłem. Na razie mamy uszkodzoną płytę główną, uszkodzoną klawiaturę i nie widzi kamery. To jest nasza taśma. Ja ją tutaj wyciągałem, podłączałem. Przeczyściłem to trochę. Czy to coś da? Nie mam zielonego pojęcia. Podłączę jeszcze baterię. Zobaczymy, czy ona się ładuje. Połączyłem dwa kanały, żeby uzyskać większą wydajność prądową. No i pobiera ponad 50 W, więc zdecydowanie akumulator się ładuje, więc akumulator żyje. Kamera jednak nie działa. Podsumowując, ten sprzęt ma uszkodzoną płytę główną, klawiaturę i kamerę od FaceTime. Zakup taki sobie. Odkładam to, biorę się za następny. Mam kolejny sprzęt. Ten z kolei ma mieć niesprawną klawiaturę i trackpad. Wygląda całkiem ok. Też brakuje jakichś wkrętów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wewnątrz nie wygląda źle. Trochę warstwa polaryzacyjna wyjechana. To jest normalne. W sensie to nawet nie jest polaryzacyjna, tylko antyrefleks. Uruchommy to z zasilacza. I zobaczymy, co będzie. Jest gong. Startuje. Jest jabłko. Jest nawet jakiś system. Tamten nie miał dysku twardego. Ten jakiś dysk ma. Wygląda chyba jak ekran instalacji, czyli ten taki po... O, trackpad działa. Klawiatura też działa. Ok, sprzęt się uruchomił. Poziom naładowania baterii. 4% była kompletnie rozładowana. Dobra, FaceTime. Wi-Fi już działa, to sprawdziłem, bo logowałem się do swojej, powiedzmy, sieci. Takie mamy testową sieć. Ciała kamera. Szok. Podświetlenie klawiatury działa. Reaguje. Ekran też działa. Głośniej, ciszej działa. No kurczę, wydaje się, że wszystko jest ok. Caps Lock działa. Cześć moi drodzy, ile razy wam się zdarzyło? Działa. W tym zakresie naprawia. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, więc jest nieźle. Jeden sprzęt zupełnie sprawny, drugi trochę uszkodzony. Oba sprzęty kupiłem za 1300 zł. Powiedzmy dzielić przez 2, daje to 650 zł za sztukę. Za 600 mamy sprzęt MacBook Pro z 2015 roku w konfiguracji Early 2015, Intel Core i5, 8 GB RAM-u, dysk 128 GB. Szału nie ma, ale może być. Za 650 zł sprawna sztuka 2015 rok i uszkodzony 2014 rok. Co wy o tym myślicie?
Zobaczmy jeszcze, co w środku jest. On działa, ale w środku może być różnie. Trochę zakurzone, ale to normalne. W zasadzie to wygląda całkiem spoko. Jest tylko zakurzone. Taśma. Taśma wygląda tak se, ale ogólnie sprzęt wewnątrz na ten rocznik jest git. Co wy o tym myślicie? Warto było kupować sprzęt od Mirka z wykopu? Możecie mi napisać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Napiszcie mi, co zrobić z tym uszkodzonym sprzętem. Czy walczyć o tą kamerę, wymienić klawiaturę i tak dalej i coś tam z tym zrobić? Czy go na części przeznaczyć? Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.